No cześć, zapraszam was dzisiaj na parapetówkę i początek zimy, bo spadł pierwszy śnieg, a ja już zaczynam kręcić dla was grudniowe filmy. Marchewka, pomarańczowy cukier puder, akcja w Thermomixie i przygotowane miejsce na babeczki. To wszystko może oznaczać tylko jedno. Zabieram się za pieczenie mojego ulubionego ciasta, ciasta marchewkowego, bo urządzam dzisiaj parapetówkę dla koleżanek. Także dzień dobry! Witam was ja oraz mój brokat na paznokciach. Stwierdziłam, że trzeba jakoś sobie osłodzić tę pogodę i ten czas w roku. Oprócz pieczenia, gotowania, przygotowywania wszystkiego, czeka mnie dzisiaj sprzątanie i jeszcze mam dużo pracy na komputerze. Nie wiem, jak to wszystko ogarnę, no ale zaraz zobaczycie. A na początek się wam jeszcze pochwalę, bo dostałam, kurczę, tak niesamowitą paczkę od Joby. To są takie uchwyty na aparat. Ten uchwyt miałam i właśnie zepsuł mi się, więc super się cieszę, że mam nowy. Gdybyście chcieli sobie coś takiego kupić albo obczaić, to dostałam jeszcze zniżkę 10% rabatu z kodem Jola Szymańska na joby.pl. Ale skoro już mam taki zarąbisty uchwyt i mogę sobie tak wygodnie położyć tutaj aparat, to zabieram się do robienia ciasta dalej. W ogóle ten pomarańczowy cukier puder to jest zmielony cukier i skórka z pomarańczy. Bardzo polecam sobie coś takiego zrobić. To pachnie tak, że... Uwielbiam ten zapach, to jest zapach szczęścia. O mamo, to ciasto już wygląda pięknie. No i tak wygląda pierwsza partia tych babeczek. Troszeczkę małe, miałam nadzieję, że urosną bardziej, więc na następną partię dam po prostu więcej ciasta, żeby jakby przerosły te papierki. Ale to jest pierwszy raz, kiedy ja robię ciasto marchewkowe w formie babeczek, bo zawsze robiłam je normalnie w okrągłej formie jako ciasto. Ale tu myślę, że będzie dużo fajniej i wygodniej z babeczkami, które przystroję i w ogóle jakoś tak mam ochotę się pobawić. Zabieram się już za robienie polewy na te babeczki, ale chcę spróbować jednej babeczki z tej pierwszej partii. Już ją sobie trochę otworzyłam. Czy to w ogóle jest dobre? O! Boże! To jest idealne! Idealnie chrupkie, idealnie słodkie, idealnie marchewkowe i idealnie pomarańczowe. Jacie! Muszę sobie w ogóle kupić takie coś do ładnego wyciskania polewy takiej. I wtedy będzie już w ogóle sztos. Nigdy czegoś takiego ładnego nie zrobiłam. A to jeszcze nie wszystko. Wyrobiłam też ciastka maślane i tak pomyślałam, że też dodam tutaj takie perełki na każde to ciastko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i mam nadzieję, że się nie roztopią. Za 20 minut powinny być gotowe. A mi zostały jakieś 2 godziny do przyjścia dziewczyn, więc zabieram się za sprzątanie. Sweterek, o który na pewno będą pytania, kupiłam ostatnio w H&M-ie, żeby mieć coś kolorowego. No, póki jeszcze sama swetrów nie robię, ale jest super, są te kolory w ogóle. No i zacznę sprzątanie od sypialni, bo jest to po prostu... A wiadomo, na parapetówce trzeba pokazać, jak wygląda mieszkanie. Co do słonych przekąsek, właśnie do mnie przyszła taka paczka i taka paczka. Tutaj są wrapy. Jejku, to jest wspaniałe. O jacie. W ogóle ogromne wrażenie na mnie zrobiły te paki. A tutaj takie małe kanapeczki. Tosia,
Nie jestem twoją ofiarą, tylko przyjaciółką. Naprawdę. Nie wiem, dlaczego ona w to wątpi. Bo co do mojego genialnego pomysłu z ciasteczkami, to chyba jednak nie był to najlepszy pomysł. Perełki niestety jednak się tak troszeczkę roztopiły. A z drugiej strony, czy to ma wyglądać? To ma po prostu smakować. Jeżeli to jedyna nieidealna rzecz tego wieczoru, to błagam. Już zaczęłam to wszystko rozpakowywać i układać, ale usłyszałam, że Kamil wchodzi do bloku, więc bardzo jestem ciekawa jego reakcji i na niego poczekam. Jak to ładnie wygląda. Zarąbiście, nie? Szok. Będę teraz ale rozpakowywać. Ale w ogóle co się dzieje dzisiaj? Ciasteczka, Jula. Ciasteczkę też upiekłam. Ale w ogóle powąchaj to, jak to pachnie. Pycha, nie? My niesamowicie, po prostu jaram się jak reksioszynką. No. Tak to wszystko pięknie, myślę, poukładałam, ale zastanawiam się, czy jeszcze zrobić sałatkę. Będzie 10 osób i czy to na pewno wystarczy. Poza tym chyba fajnie, żeby była sałatka, coś można jeszcze tak inaczej zjeść. A mam tutaj składniki na taką sałatkę, którą zawsze robiła moja koleżanka na studiach i jest mega pyszna i mega, mega prosta. Mozzarella, pomidory suszone i świeży szpinak. I to wszystko miksuję i wychodzi niebo. Hejka, przyszłam. I teraz wszystko pomieszam i zaleję olejem z pomidorów i koniec. Naprawdę mega to jest dobre i nie trzeba nawet nic przyprawiać, no bo pomidory mają na tyle intensywny, wiecie, słony, kwaśny smak, że to fajnie się z tym wszystkim równoważy. Nie chcę pokazywać, co tam mamy za oknem, ale tutaj jest dowód, to jest zewnętrzny parapet, że spadł śnieg i jest biało. W ogóle już wczoraj spadł pierwszy śnieg, kiedy dziewczyny do mnie przychodziły, ale dzisiaj już jest jakby no po prostu biało i to jest niesamowite. Czuję się, jakby ta impreza była takim, wiecie, rozpoczęciem nowego sezonu, nowej pory roku. Christmas Day. There's joy in the air. W ogóle zaczęliśmy oglądać ten serial, bo wczoraj dziewczyny polecały mi i ponoć jest rewelacyjny. Nie wiem, czy oglądaliście. My zaczęliśmy i początek rzeczywiście jest przeciekawy. Śmieszny taki vibe koledżu. No w ogóle taki też moment w życiu jest śmieszny, jak przychodzi się na studia i nikogo się nie zna i jest trochę dziwnie. No dzień dobry, wymyłam dzisiaj, słuchajcie, głowę w miednicy, ponieważ od wczoraj wieczora w naszym bloku nie było ciepłej wody. Poczułam się, jak wiecie, w dzieciństwie, kiedy często jak byliśmy mali, to myliśmy się w miednicy. Pewnie ze względu na oszczędność wody po prostu. Uratowało mnie to, bo już chciałam jechać do Hani, żeby umyć u niej głowę, ale Hania nam pisze, ej, słuchajcie, ale może nalejecie sobie wrzątku i pomieszacie go z zimną wodą. Cóż za genialny pomysł. Nie miałam go, ponieważ wyobraźcie sobie, nie spotkałam się z taką awarią wody i ciepłej wody od nie pamiętam kiedy, więc takie to w tej Warszawie życie, wiecie? Przyjechał człowiek ze wsi do miasta dużego niby i tutaj takie rzeczy są. Udało mi się też dzisiaj podmontować vloga,
No bo wczoraj ostatecznie w ogóle nie pracowałam przy komputerze, ale trochę podreperowałam tutaj sytuację, także mam przygotowane na poniedziałek już materiały i będę się zaraz zbierać, bo dzisiaj mam spotkanie z moimi patronami i patronkami, tudzież matronkami. To jest dyskusja jakaś językowa, która mnie przerasta. Czy patronki, czy matronki? Głosujcie w komentarzach. W każdym razie dzisiaj się z nimi wszystkimi widzę po południu i chyba wtedy też dopiero zjem obiad. Nie mogłam też dzisiaj spać, budziłam się chyba co godzinę czy co półtora i nie mam pojęcia dlaczego, ale takie, no nie zdarza mi się coś takiego, więc dziwne doświadczenie. A śnieg dalej w ogóle leży, także jest szansa, że jeszcze mi się go uda nagrać. Powiem wam, że to się okazuje, że woda to nie wszystko, dlatego że w ogóle grzejniki nie grzeją też od wczoraj. Jestem ubrana, kurde, w najgrubszy swój sweter i jest mi, no, zimno. To są jakieś żarty tutaj. O co chodzi? Zobaczcie, ile już mam tego szalika. To już jest metr i kilka centymetrów. Moi drodzy, przedstawiam wam najprawdziwszy, pierwszy w tym roku śnieg. A ja pierwszy raz jestem w ogóle w zimowym płaszczu w tym roku. I w zimowych moonbootsach. Co za klimat! Mega. Ciekawe, ile ten śnieg posiedzi. Czy to będzie tylko jeden dzień, czy może do świąt? To byłoby marzenie trochę. Idziemy, pędzimy, bo widzicie, że Kamil trzyma torbę z książkami, którą niesiemy dla moich patronów, bo to są książki, których już nie czytam albo przeczytałam i po prostu chętnie przekażę dalej. W ogóle obczajcie, że przecież to powinno być normalne. Jest połowa, czy druga połowa listopada i spadł śnieg. No normalna sprawa, jakby w naszym dzieciństwie to byłaby totalnie normalna sprawa. Dziwne byłoby, że tak mało tego śniegu jest. Dostałam też w ogóle wczoraj od mojej patronki takie mieszanki, herbaty, przypraw. To jest proszek, który się wlewa, zalewa wodą. Przeciekawe, że w ogóle są takie rzeczy, ale niesamowicie pachną, więc czas przetestować. No i powiem wam, że jest to pyszne. To jest po prostu chai tea, tylko taki z proszku, ale z naturalnych składników i można sobie bardzo szybko zrobić, więc kurczę, mega się cieszę i mega dzięki Marta za ten prezent, a ja drutuję sobie dalej i oglądamy serial. Dalej oglądamy To życie seksualne studentek i z odcinka na odcinek to jest jeszcze lepsze, więc myślę, że mogę wam ten serial już polecić. Nie mam dzisiaj czegoś takiego dużego do zrobienia, więc może nagram sobie taki jeden film, który mam zaplanowany właśnie już na grudzień. Także nie zdradzam jeszcze dokładnie, o czym on będzie. Może się domyślicie trochę z przebitek, możecie obstawiać w komentarzach. No i w grudniu się dowiecie, o co chodziło i co nagrałam. Go zobaczyć na komputerze, może troszkę tak wstępnie podmontować, żeby być pewna, że wszystko mam. Kurde, cieszę się, że udało mi się to ogarnąć dzisiaj, bo
To taka duża rzecz z głowy. Nie spodziewałam się, w sumie myślałam, że będę dzisiaj tylko leżeć. Wam, że mogę się jaram też, że zaraz będę ozdabiać tutaj świątecznie całe mieszkanie. Tak naprawdę już w kolejnym vlogu i od początku grudnia zaczną się vlogmasy i będą filmy już dwa razy w tygodniu. Taki jest mój plan. Bardzo się z tego cieszę. Chcę, żeby to był taki magiczny grudzień. Jara mnie to. Każdy ma tam inaczej. Niektórych to frustruje, to właśnie, że tu konsumpcjonizm i w ogóle... To nie. To u mnie jest po prostu podjarka tym, co jest. Spadł śnieg, zbliżają się święta, mikołajki. I w ogóle przez ostatnie 3 lata, albo i nawet 5 lat, od których razem z Kamilem spędzamy święta i próbowaliśmy w przeróżny sposób te święta spędzić, że najbardziej cudowne i szczęśliwe grudnie są wtedy, kiedy wysilę się i sama z własnej inicjatywy spełnię swoje marzenia i pomysły i przygotuję to wszystko, że wiecie, przygotuję ozdoby, upiekę czy zrobię coś do jedzenia takiego fajnego, spotkam się, zainicjuję spotkanie z koleżankami, żeby robić razem pierniki, co także się wydarzy na tym kanale. Ja chcę wychodzić z tą inicjatywą, żeby po prostu fajnie sobie ten czas przeżyć, żeby on nie przeleciał. Chcę go tak uchwycić i wycisnąć z niego same fajne rzeczy. A jest to też możliwe dzięki temu, że bardzo dobrze się czuję. A to jest możliwe dzięki temu, o czym wspominałam już na moim Instagramie. Zapraszam Was na mój Instagram, że wróciłam do leków od psychiatry. Ponieważ po wypadku, nie widać było tego na vlogach, ale było mi bardzo ciężko i niestety to nie minęło, trwało 1,5 miesiąca i było coraz gorzej się czułam, coraz większe przybicie na klatce piersiowej, coraz większe takie przymulenie. Praca kreatywna stawała się coraz mniej w ogóle możliwa. Taka zapadałam się w siebie. Skończyło mi się miejsce na aparacie, więc dokończę z telefonu. Więc tak jak wspominałam na Instagramie, wróciłam na te leki i no już zaczynam się czuć lepiej, już ta ulga, już praca kreatywna nie wymaga ode mnie problemów, więc wręcz momentami jest niezauważalna, że to jest w ogóle jakaś praca. Czyli wszystko wraca do normy i myślę, że jestem gotowa z każdej strony tutaj na rozpoczęcie tego jednego z najfajniejszych dla mnie momentów w roku. Także do zobaczenia we vlogmasie.